20 października bieżącego roku zostały przeprowadzone wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Siechnice na lata 2022-2024. Jest to historyczny moment, bo do tej pory gmina Siechnice jeszcze nie miała Młodzieżowej Rady. W tych wyborach zostało wybranych 18 radnych, a pierwsze posiedzenie Młodzieżowej Rady Gminy Siechnice odbyło się 22 listopada. Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Siechnice były powszechne i zostały zorganizowane w okręgach wyborczych na terenie szkół podstawowych gminy. Kandydować mogły osoby w wieku od 13 do 19 lat mieszkające na terenie gminy Siechnice. Z kolei swoje głosy na kandydatów mogli oddać uczniowie szkół podstawowych, którzy ukończyli 12 lat, uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz studenci do 26 roku życia zamieszkujący na terenie gminy Siechnice. Pierwsze posiedzenie Młodzieżowej Rady Gminy Siechnice odbyło się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Siechnicach. Jednym z ważnych elementów tego spotkania było uroczyste złożenie ślubowania nowo wybranych radnych. Grabowski ma. Karpińska Zofia. Zieliński Mateusz. Wyzańska Julia. Młodzieżowa Rada jest organem doradczym, pomocniczym, która ma być reprezentacją młodzieży, dzieci, ma nam dorosłym radnym Rady Miejskiej, burmistrzowi, jego pracownikom, zastępcom podpowiadać pewne sprawy, które z punktu ich widzenia i środowisk, które reprezentują, powinny być przez gminę załatwiane bądź załatwiane inaczej. Dla młodych ludzi to na pewno okazja do tego, aby nauczyć się tego, jak funkcjonuje samorząd, czym się różni samorząd od rządu, dlaczego ten samorząd jest ważny dla każdego Polaka, dlaczego powinniśmy dbać o samorządy. Po złożeniu ślubowania nowo wybrani radni Młodzieżowej Rady Gminy Siechnice konstytuowali radę, wybrali przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza rady. Jeszcze wybiorą opiekuna, a raczej być może kandydatów, tak, na opiekuna bądź na opiekunów, którzy będą przedłożeni Radzie Miejskiej w Siechnicach do wyboru jednego ze zgłoszonych, jeżeli to będzie więcej kandydatur, bo przewidziane jest, że Rada Młodzieżowa będzie miała swojego opiekuna, który będzie takim łącznikiem również pomiędzy Radą Młodzieżową a dorosłą Radą Miejską w Siechnicach. Na pewno dla mnie to była duża możliwość przy organizacji wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy dowiedzieć się, jakie są problemy, jakie są oczekiwania, jakie są też pozytywy tutaj z organizacji tych przedsięwzięć dla młodzieży. Na pewno jest jeszcze sporo do zrobienia, ale fajnie jest widzieć to, że młodzi ludzie chcą pomagać. Zadaniem Młodzieżowej Rady Gminy Siechnice będzie m.in. reprezentowanie interesów młodzieży wobec instytucji samorządowych, rządowych i pozarządowych, upowszechnianie idei samorządowej wśród młodzieży oraz zwiększenie aktywności młodych ludzi w danym środowisku. Ciekawi młodzi ludzie, którym życzę również i przy tej okazji z tego miejsca powodzenia realizowania swoich pasji. Jeszcze raz dziękuję i gratuluję im odwagi, chęci, żeby się zaangażować. Echo 24, Nina Jewtuszenko.